Czy flirt może się znudzić? To zależy od nacji. No, Francuzom i Włochom się flirt na pewno nie znudzi, dlatego że e, oni traktują to jak picie porannej kawy i palenie mocnego papierosa. Natomiast e, jeśli pani to odnosi do tego flirtu literackiego, co, mam, co, co, co mnie mam, e, e, to z pewnością nie doszło do flirtu między mną a ośmioma autorkami, współautorkami e, w tym zbiorze Kulminacje, dlatego że tylko jedną z pań, Znałem fizycznie, w tym sensie, że wiedziałem, jak wygląda, jak pachnie, nawet trochę, e, e, jaki ma timbr głosu. E, chodzi tu o Marikę Krańską, którą poznałem parę lat temu, przy, również literackiej okazji, natomiast pozostałe autorki e, e, w ogóle nie znam. E, to znaczy, nie, nie mogło dojść do flirtu między nami. Wczoraj dopiero poznałem na przykład Paulinę Holz, która jest współautorką, i panią Magdawitkiewicz podczas spotkania e, w. W Empiku, także nie było czasu, nie miałem czasu, aby mi się jakikolwiek flirt z tymi paniami znudził, chociaż przyznam, że chciałbym z wszystkimi porozmawiać. Zastanawiałam się też nad tym, jak wielkie zainteresowanie jest Pana literaturą w Rosji i na Ukrainie. I z czego to wynika? Czy Rosjanie są jeszcze bardziej zaniedbani emocjonalnie niż my? Wbrew pozorom. Jesteśmy strasznie podobni do nich. Już, już pomijam wszystkie te antropologiczne historie, w postaci tego, że jesteśmy i, i Rosjanie, i Ukraińcy, i my jesteśmy Słowianami. Mamy, no, no, nie chcę tu użyć tej, tej wyświechtanej słowiańskiej duszy, bo ona już była używana w różnych innych kontekstach, no, ale mamy pewne podobieństwo kulturowe również. Mamy podobną wrażliwość, podobne poczucie humoru. Rosjanki są o tyle bardziej wygłodniałe emocji. Ze względu na to, że są zupełnie inaczej niż Polki, nie zupełnie inaczej, ale inaczej traktowane przez swoich mężczyzn. To znaczy, że ten model patriarchalny traktowania kobiet w Rosji jest ciągle trwały i dobrze się trzyma. Na czym ja ubolewam? Wynika to z różnych powodów. Jeden z powodów jest dość prozaiczny, smutny, nawiązujący do historii, że ciągle na około 80 kobiet na, na 80 mężczyzn przypadają 103 kobiety. W związku z tym jest ogromny nadmiar kobiet w porównaniu z mężczyznami, którzy żyją. To ma swoje, to jeszcze jest kawka po wojnie, po historii i po umieralności Rosjan, którzy nie żyją zdrowo. Kobiety dłużej żyją, w związku z tym jest dużo mężczyzn, a, a, mało, a, a mało kobiet. W związku z tym ci mężczyźni wykorzystują ten fakt. No, że tego, przepraszam za to użycie, tego towaru jest dużo. To znaczy, że mogą bardziej przebierać. Poza tym stosunek do kobiet jest zupełnie inny. Ten model jest tam bardzo patriarchalny. W moich książkach ci mężczyźni są delikatni, wrażliwi, czuli, zapobiegliwi, starający się. I to w Rosji, na Ukrainie się tym kobietom strasznie podoba. Pani nie. Może to wydać się Pani absurdem, ale wiele Rosjanek uważa, że takich Jakubów z samotności w sieci. Wszyscy Polacy są tacy, że wystarczy tu przyjechać, bo nie chodzą po ulicach. Niektóre się zaczęły uczyć polskiego z powodu tej książki, żeby tu przyjechać i tych mężczyzn spotkać. Niewiarygodne. Także ja bardzo dużo robię dla języka polskiego w, w tym sensie. Bardzo podobnie czują, są bardzo wrażliwi, są bardzo emocjonalni. Yy, yy, no, trochę więcej od nas wódki piją, też robią rewolucje, z którymi nie wiedzą później co zrobić. Są bardzo do, do, nas, do nas podobni i są bardzo emocjonalni. A te moje książki są emocjonalne, więc trafiły na podatny, na podatny grunt. To nie jest przypadek, że moje książki sprzedają się na wschodzie o wiele lepiej niż na zachodzie. Z moich tytułów tylko dwa kraje zachodnie przetłumaczyły moje książki. Jedną jest Włochy, gdzie ukazało się bikini i, i, i Holandia, Belgia z językiem niderlandzkim. Są dwa jedyne zachodnie języki, gdzie przetłumaczono moje książki. Natomiast jak pani popatrzy na wschód, to i łotewski, i litewski, i ukraiński, i rosyjski, i chiński, i wietnamski, wszystko to idzie w tym kierunku, i albański, który jest też z tej strefy, powiedzmy, wschodniej ciągle Europy, i bułgarski, i rumuński, to wszystko to są te kraje, które są krajami, no powiedzmy, z naszą mentalnością wschodnią. Czyli z jakiegoś powodu te emocje bardziej przemawiają do tych narodów, na wschodzie od nas, niż do tych zachodnich. Czy oni lubią czytać smutne historie? W ogóle lubimy czytać smutne historie? A Rosjanie po prostu im smutniej, tym lepiej, to znaczy, że... bo wie pani co, dlaczego tak jest? Dlatego, że wbrew pozorom, może to zabrzmi paradoksalnie, te moje książki są niezwykle tru, smutne. Mają, zawierają ten ładunek smutku, już nawet nie melancholii, ale smutku. Jest tam bardzo dużo różnych tragedii. Jestem wyłapywaczem tych tragedii. Ale one wbrew pozorom działają ku pokrzepieniu serc. Dlatego, że jeśli pani przeczyta w historię bardzo no, pełną smutków, nieszczęść i tragedii i porówna tą swoją tragedyjkę faktu, że mój chłopak, czy moja kobieta, czy moja żona od trzech dni ze mną nie rozmawia albo mamy jakiś. Tam konflikt, to to się wydaje śmieszne i banalne w porównaniu z tragediami, które opisuje Janusz Leon Wiśniewski. I na tym tle relatywizuje pani to swoje, i to działa ku pokrzepieniu serc. Nawet jeśli się pani wzruszy i popłacze nad tamtym losem, to gdzieś na końcu tego łkania przyjdzie do pani, głowy, że jednak mi jest le... do pani głowy, że jednak mi jest lepiej. Taka myśl może w pani się pojawić. Ja sobie tego nie dodaję, to mi powiedzieli różni ludzie, którzy czytają, że moje książki, mimo że są smutne, bardzo ich pokrzepiły bo pozwolił mi właśnie zrelatywizować swój smutek. W jednym z wywiadów mówił Pan, że e, muzyka e, kształtuje Pana wrażliwość, ale też e, na przykład już w pierwszym opowiadaniu kulminacji e, jednym z bohaterów jest e, skrzypek. E, ma Pan e, jakąś specjalną słabość do muzyków i jakiej muzyki Pan słucha? E, Panie Teresie, jednym z bohaterów jest skrzypek. A muzyki, muzyka pojawia się w każdej mojej książce. Nawet był taki plan, żeby samotność sieci wydać z muzyką. Już nie mówię o książce Miłość oraz Inne Dysonanse, napisaną z Iradą Wownienką, z Rosjanką, niezwykle atrakcyjną, wykształconą panią doktor teatrologii, znającą język niemiecki, mieszkającą w Petersburgu, która ze mną napisała tę historię wspólnie. Tam głównym bohaterem jest nie tyle muzyka, ile krytyk muzyczny, który na notabene się nazywa też muzycznie, bo struna. Który, który zna się na muzykę bardzo dobrze i żeby on się znał na muzyce i, i był moim alter ego w sensie wypowiadania się na temat muzyki. Ja Przestudiowałem całą encyklopedię muzyki, słuchałem nieprawdopodobną ilość płyt. Moje biuro we Frankfurcie było zapachane płytami czy dyskami z muzyką Paganiniego, Rostropowicza, no, żeby być przygotowanym do pisania tego, muzyka gra ogromną rolę. Po pierwsze wprowadza mi określony nastrój. Muzyka generuje we mnie fajną chemię, bardzo taką, powiedzmy, rauszową, uspokajającą. Na podobnym muzyka może mnie trochę upić tak samo jak wino, jak ja dobrej muzyki słucham. I dlatego też ja piszę zawsze przy muzyce, w zależności od nastroju przy różnej. Ponieważ ja dużo smutku piszę, to na pewno o smutku piszę, więc na pewno nie piszę o Mozarcie, bo Mozart wcale nie jest smutny. Najsmutniejszy z niemieckich kompozytorów jest Schumann. Jak, jak pani chce naprawdę się wprowadzić w nastrój taki romantyczno-melancholijny, nieraz to nam się przydaje, to polecam bardzo Szumana. Ja mam problem z Schumannem. Akurat. <noise> na, na, muzyka gra dużą rolę we mnie. Ja, mi się wydaje, że ja mam jakieś molekuły, które się między synapsami pojawiają, jak słyszę dobrą muzykę. Ale nie musi to być koniecznie klasyczne, bo ja tylko ciągle tu Mozart i Schumann. Na przykład, y, bardzo duży kawałek y, zespołów napięć, a teraz i które się pojawiają jako element kulminacji tej, tej nowej książki, był opisany przy y, Koenię. Cohen jest, e, Cohen jest muzykiem, który wprowadzi panią genialnie w, w, w nastrój melancholii. Moim zdaniem, Cohen powinien być sprzedawany jako CD z brzytwą razem, dla niektórych, żeby od razu można było się pociąć e, do tego. E, poza tym, jak, jak pani słucha demarczyk naszej, to też pani wpadnie w, w niesamowitą melancholię. E, ale wszystkie te balladowe e, teksty, wbrew pozorom amerykańska muzyka country, ona jest muzyką smutną, mimo że ma bardzo taki radosny rytm. Jak się pani słucha w te słowa, to są opisywane niezwykle smutne historie y, dotyczące cierpienia, tęsknoty, bo ona odeszła, albo on odszedł, i tak dalej, i tak dalej. Muzyka jest mi strasznie potrzebna i pojawia się praktycznie w każdej mojej książce, więc miłość oraz Dysonanse. historia tego szybka warytmi, który który doprowadza niemalże do orgazmu Wciąż swoją na partnerkę, scenie. grając na, na, na skrzypcach. Skrzypce są specyficzne dla mnie. Jest bo, postać bohatera skrzypka. Tragiczna postać. W powieści Bikini, który pod zbombardowanym dreznem potrafi grać dla, dla swojej ukochanej kobiety i potem ginie. No, muzyka jest wszędzie i muzycy się pojawiają w moich książkach, bo no, muzyka... Jest mi po prostu potrzebna. Jak to się stało i w którym momencie poczuł się pan pisarzem? Jeżeli w ogóle czuje się pan pisarzem, bo zastanawiałem się, co takiego musiało się wydarzyć między rybakiem dalekomorskim, a fizykiem i chemikiem i informatykiem i, i, i teraz pisarstwem? Co musiało się wydarzyć, żebym ja porzucił tak poważne rzeczy jak fizyka, E, 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 nie, bo to nie informatyki Nie, nie porzucił. Nie, co musiało się wydarzyć, że oddaliłem się tak bardzo od tego. Znaczy, jeśli pani nie daruje sw swojej żonie zbyt dużo czasu, a dużo zaczyna oferować go kochance w postaci literatury, to to jest jakiś w pewnym sensie porzucenie. E, Wydarzyła się bardzo prosta sprawa mianowicie w ja jestem faktycznie tym rybakiem dalekomorskim, bo tam maturę robiłem, potem skończyłem studia fizyki, jestem magistrem fizyki, potem zrobiłem doktora z informatyki, z tym jestem doktorem informatyki, a potem zacząłem pracować dla instytucji chemicznej i zrobiłem habilitację z chemii, więc jestem doktorem habilitowanym chemii. Mam mnóstwo różnych przestępstw z nauk ścisłych za sobą, każdego mogę się wytłumaczyć, bo to nie była zmiana zainteresowań, po prostu tak mną los kierował, no i... W 1997 roku z powodu pewnej kobiety stało mi się w życiu strasznie smutno i nie wiedziałem, jak sobie z, z tym poradzić, więc pomyślałem, że muszę zajrzeć w siebie, a najlepiej się zagląda w siebie, jak się o tym pisze. I tak powstała samotność w sieci, jako rodzaj takiej psychoterapii. I to, było, to nie, było odejście od, nie było odejście od nauki, po prostu potrzebne mi to było, bo ja miałem taki okres, że. Publikowałem książki, ale tylko naukowe. Publikowałem dużo tekstów, ale naukowych, w postaci artykułów naukowych. Habilitacja jest przecież też książką. Habilitację trzeba wydać jako książkę, która ma własne ISBN i, i tak dalej. Ona też podlega recenzjom na tym, ale ja miałem w tych uczuciach, że w tych książkach wszystko tylko piszę o tym, co wiem. Natomiast nic nie wolno mi napisać o tym, co czuję. I przyszedł taki czas. Taki, niektórzy nazywają to kryzysem wieku średniego, że chciałem napisać o tym, co czuję i tak zrodził się pomysł, żeby zacząć pisać dla siebie o tym, co czuję. może jak kiedyś o tym przeczytam, to się, albo się nad tym uśmieje, albo będzie mi smutno, albo będzie to nostalgiczne wspomnienie. I tak pisałem do tej szuflady elektronicznej w tym Frankfurcie i, i to się później nazwali samotnością w sieci, to co, co pisałem. I tak to się zaczęło, natomiast na pewno nauki nie zradziłem. Moim podstawowym zadaniem od rana do godziny 18-19 jest pisanie, ale programów komputerowych dla chemii, dlatego że mnie to strasznie kręci. Nie dlatego, że ja dostaję za to dobre pieniądze, bo pracuję dla dobrej firmy i oferuję im dobrą pracę i dobre wykształcenie, natomiast mnie po prostu kręci to. No, jest to wyzwanie rozwiązać pewien problem informatyczny dla chemii. A te książki to są takie... Że tak powiem, po godzinach, no, które dają mi inną, inną chemię. Nie traktuję tego ani gorzej, ani lepiej. Po prostu jest to dodatkowo. Jest to taka możliwość pojechania na inny tor mojego życia i prowadzenia dwóch żyć w jednym. Co nie wszystkim się udaje. Ja mam dwa światy. Przelatuję przez. Nad Odrą i ląduję w Polsce. Jestem znany tu jako autor książek. Słowa pisarz niechętnie używam, ale autor książek. A w Niemczech z kolei nikt mnie nie zna jako autora książek. Przez 8 lat moi koledzy w firmie nie wiedzieli, że ja tutaj wydałem takiego bestsellera, jak Samotność w sieci, który jest tu znany i w Rosji znany i w wielu innych krajach znany. Nie wydawało mi się to istotne, żeby im o tym opowiadać, dlatego że tego tłumaczenia na niemiecki nie było, a ja doprowadziłem do tego, żeby nie było, bo ja chcę być tam traktowany jako. Jako naukowiec, a to chcę być traktowany jako naukowiec i pisarz, ale tu bardziej mnie znają jako osobę, która pisze książki. Więc ja myślę, że te dwa światy można pogodzić. Trudniej by było humaniście, po polonistyce napisać dobry program z chemii, dla chemii. Natomiast nie widzę powodu, żeby chemik nie napisał dobrej książki o emocjach. Więc w tej, z tej strony, w tą stronę można mi by było. Łatwiej pójść. No, w drugą stronę trudniej jest. Poza tym, chemicy są wrażliwymi ludźmi, moim zdaniem. Poza tym, nie dość, że, że są wrażliwi, też wiedzą, skąd ta wrażliwość wynika. Mogą narysować te struktury, które powodują, że, że albo pożądają, albo, albo już nie pożądają, co jest o wiele bardziej smutne, albo tęsknią, albo czują zemstę. Są określone molekuły odpowiedzialne za emocje. Ja wiem, jak one wyglądają. I to trochę uzasadnia, dlaczego. Ludzie nie pożądają się po pięciu latach tak samo, jak na pożądali się na początku. Co wprowadza wiele bardzo istotnych i ciekawych tematów do literatury. No bo cała ta literatura jest o nieszczęśliwych miłościach, u spadku pożądania i pożądania innego człowieka, nie tego i tak dalej. To jest tematem. Ja wiem, jak to się dzieje na poziomie mózgowym, na poziomie molekularnym. To wcale nie znaczy, że, że mnie to ustrzeże przed nieszczęśliwą miłością, ale ale, przynajmniej, ale znam przynajmniej chemiczną stronę tej reakcji, która się miłość nazywa.